No hej, w końcu ruszam z nową serią. Zdecydowałem się nagrać wstęp do wstępu, albo wstęp w ogóle do całej tej serii i dogrywam go później, czyli już praktycznie nagrałem 99%, właśnie w tej chwili dogrywałem kilka kwestii, w których się gdzieś pomyliłem albo chciałem coś zmienić. Jak widzicie, się troszeczkę zmieniło. Mam Bayer Bluescreen, tutaj jest taki stary roll-up, miałem gdzieś tam ze swojej pseudofirmy. I jak widzicie, no jest to amatorka. Teraz jest lepiej, bo się troszeczkę oddaliłem, troszeczkę cały pokój przesunąłem, tam drzwi już są w ogóle niedostępne w tej chwili w tym moim pokoju, w którym i tak nieczęsto bywam. I faktycznie na filmie będzie widać cień, bodajże po tej stronie widać cień, który ja sam wytwarzam i to niestety będzie widać. Tylko, że ryczek będzie, moja morda będzie w rogu i to nie będzie aż tak boleć. Ale od razu bach, zobaczcie taki Bayer pyk i mamy, pojawia się coś za mną, zobacz. Co tam wrzucę. Cała ta seria, zaczynają ją od 94 roku. Dlaczego od 94 roku? Pierwszy raz chciałem opowiedzieć o tym, jak wojna się kończy. Mówiłem o wojnie na Ukrainie, bardzo dużo mówiłem chociażby o Kosowie, o Osetii Południowej, a tym razem chciałem zrobić serię, gdzie rzucę was w środek konfliktu. I o ile nie macie jakiejś większej wiedzy o Jugosławii, zakładam dosyć arogancko, że niestety większość z was takowej wiedzy nie ma i pojęcie Jugosławii raczej jest marno, głupi się strzelali, to jest pojęcie, które ma większość Polaków, albo źli Serbowie mordowali. I chcę was rzucić w środek, bez takiej silnej konotacji emocjonalnej, z jedną, czy drugą, czy trzecią stroną. Chcę, abyście się znaleźli w środku konfliktu i zobaczyli, jak ten konflikt przez 2 lata dochodzi najpierw do punktu, w którym eskaluje, a potem wygasa. Kończy się, po prostu wojna się kończy. Co na to wpływało? I będę starał się też pokazywać wam, już to zrobiłem w zasadzie, bo nagrałem proporcje między tym, co macie w jednej czy drugiej propagandzie pokazywane, a co faktycznie miało wpływ, zdecydowany, duży wpływ na to, czy konflikt eskalował, czy ta eskalacja spadała, czy wyciszał się. I chodzi też o to, aby wam pokazać chronologię. Po kolei wydarzenia idą A, B, C, D, E, F i pokazuję, jak to się wszystko łączy. Rysuję taka, wiecie, wielka mapa kropkami, wam to wszystko łączy. Na lekcjach historii zawsze macie tylko daty, ja o tym często mówię. Daty i koniec. Macie same kropki, a ja wam na tej mapie, po pierwsze wam, znaczy mapie całej tej opowieści narysuję kropki, połączę je, pokażę mapę, rozrysuję słownie cały szerszy kontekst i będziecie wiedzieli, dlaczego poszczególne wydarzenia się działy, że jakakolwiek zbrodnia, albo prawie jakakolwiek duża zbrodnia na Bałkanach z tamtego okresu nie była przypadkiem. Praktycznie każda była skutkiem. Coś się działo wcześniej, aby coś się stało później. A my się uczymy zazwyczaj czegoś takiego, że mamy tylko wiedzieć, coś się stało i huk. Stało się. Już, nieważne, po prostu się stało. Źli ludzie i to jest wytłumaczenie. I to samo się dzieje teraz o Ukrainie, o Syrii, wszędzie. No oni to robią i nieważne, co się działo. Ważne, że tam się zabijają, to są źli, ci są dobrzy i chuj. Tak wygląda dzisiejszy przekaz medialny i tak wygląda także 20 lat temu, nic się nie zmieniło. A ja wam rozrysowuję Bałkany i mam nadzieję, że część z was zrozumie coś więcej, będzie w stanie potem spojrzeć na kolejne konflikty z kompletnie innej perspektywy, że zbrodnie się same z siebie nie biorą, że jednak coś musi prowokować ludzi do robienia pewnych rzeczy, do pewnych działań, agresywnych, a inne działania mogą podejść, że nie chcą pewnych rzeczy robić. I o tym wszystkim będę opowiadał. Pracy, jaką włożyłem w tą serię, był ogrom. Naprawdę ogrom pracy włożyłem. To było zbieranie notatek z źródeł polskich, angielskich, serbskich, chorwackich, bośniackich i rosyjskich. To są tak naprawdę są wszystko inne źródła. Wejdziecie na chorwacką Wikipedii. Nie mówię, że tylko z Wikipedii korzystałem. I tam macie na przykład Wojska Wielkoserbskie i tam ostrzelały, prawda? Czyli Wojska Wielkoserbskie. Albo macie na serbskiej Wikipedii, że Mujahedini. Albo Ustasze nas napadli. Nie te propagandowe określenia, do których za chwilę dojdę. Jak to możliwe, że na Wikipedii coś takiego się pojawia? Jeśli ktoś jest serbofilem, chorwatofilem, kiwikimfilem, to okej, jemu się to podoba, super, na Wikipedii tak piszą. Ale czy chcecie, żeby na polskiej Wikipedii pisało na przykład o II wojnie światowej, że hordy zła 1 września napadły bohaterów polskich, heroi II Rzeczpospolitej? Chcecie takie artykuły na Wikipedii? No nie, ja chyba jednak chcę, aby pozostały artykuły, że wojska III Rzeszy, ewentualnie Wehrmacht, albo Wehrmacht, Luftwaffe i tak dalej, Kriegsmarine, napadły z tej strony, po wcześniejszej gliwickiej prowokacji, II Rzeczpospolitą. Fakty. Kto dokładnie, nie rzucanie Ustasze, Mujahedini, czy jak na Ukrainie banderowcy, czy faszyści rosyjscy. Nie, ja oczekuję konkretu. Chcę wiedzieć, że taka i taka formacja zaatakowała w tym punkcie.
nie wyzwoliła, nie uratowała, tylko zajęła dane miejsce, bo to jest prawda. Wyzwolenie jest pojęciem względnym. Nie wiem, czy ja o tym mówiłem, czy nie, ale jeśli macie miasto, w którym 60% popiera armię, która przychodzi, a 40% się jej boi, no to 60% populacji została wyzwolona, 40% populacji czuje się okupowana i to jest prawdziwe i takie określenie wyzwolone, okupowane. A określenie zajęcie miasta jest zawsze prawdziwe. Dane wojska zajęły miasto, koniec, kropka. Nie ma o czym dyskutować. Jest zajęte pod kontrolą? Oczywiście zależy, czy jest pod kontrolą. Koniec. Jest pod kontrolą. Więc faktycznie przedzieranie się przez te źródła było problematyczne, bo było dużo tych określeń, takich dziwnych, propagandowych. Trzeba było odseparowywać nieprawdę od prawdy. Znaczy, nieprawdę. Ja nie wiem, gdzie jest dokładnie prawda, ale odseparować, na ile jestem w stanie te różne dziwne, zawaluowane, spropagandyzowane informacje od tego, co prawdopodobnie było prawdziwe i na przykład serbskie źródło też je potwierdzało. Ja wam mówię, możecie szukać tego, co ja zrobiłem, ale wielu informacji nie będziecie w stanie zweryfikować, ale próbujcie. Ja bardzo chcę, będzie wtedy, podniesie to wartość merytoryczną, może dorobię errata albo w komentarzach będzie errata i kolejne odcinki będą lepsze. O to chodzi, nie chodzi mi, aby pokazać, że jedni są dobrzy, a drudzy źli. Zobaczycie, że ja w tej serii będę praktycznie walił po wszystkich. Wszystkim się oberwę, i Serbom, i Chorwatom, i Bośniakom. Wszyscy zabijali, więc wszyscy robili źle. Więc tylko będę starał się oczywiście pokazać skalę, proporcje między tymi zbrodniami, okej. Okay. Ale tak naprawdę wszyscy zabijali. Jeśli chodzi o animacje i mapy, faktycznie tam drobne błędy są. Błędy tyczące się przesunięcia frontu o 10, w najgorszym wypadku wiem, do 20 km doszedłem. W skali Bośni to jest dużo, ale to jest dosłownie jedno miejsce. W innych miejscach błąd tyczy się od 5 do 10 km. Tak na oko, ile byłem w stanie znaleźć, odszukać. Ale weźcie pod uwagę, że wiele z tych walk, wiele tych zajmowanych terenów odbijało się na wzgórzach. Więc tak naprawdę ciężko było zweryfikować, kto co kontrolował, bo jeśli była miejscowość i ktoś zajął miejscowość, to było jasne, ta miejscowość jest pod kontrolą danej armii, ale wzgórze, no ktoś się strzela, ktoś nie, ktoś może na nim jest, za chwilę może go nie być, więc jest dużo trudniej dojść do informacji. A zauważycie niedługo, że animacje czasem są dzień po dniu wręcz. Plus tam, gdzie są największe błędy, największy błąd mam pod Kninem i o tym będę mówił, o 20 km za blisko front narysowałem. O tyle przez całą serię on cały czas się pojawia, bo ja go dosyć późno zauważyłem, musiałbym wszystkie potem animacje poprawiać, to byłoby godziny pracy, więc już odpuściłem. Ale faktycznie, gdy dochodzę do momentu kluczowego, czyli do operacji Oluj, kiedy ten fragment ma znaczenie, i to też nieduże, ale powiedzmy ma już znaczenie, to jest automatycznie poprawione, czy automatycznie. Ja go poprawiłem, aby było widać, ja mówię, tu jest tak, a wcześniej był drobny błąd. Po drugie, bądźmy realistami. 5-10 km, jeśli ja wam teraz dam kontur Bośni, ilu z was będzie w stanie zaznaczyć Sarajewo, nie popełniając błędów w promieniu 20 km. Jeśli się zmieścicie w 20 km, to naprawdę super. Większość z was pewnie walnie się o groby 50-100 km. Jeśli w ogóle będziecie wiedzieli, gdzie zaznaczyć Sarajewo, nie mówię o mniejszych miejscowościach, więc jeśli chodzi o precyzję, te mapy są precyzyjne i taka jest skala błędu, wydaje mi się, jak na materiały YouTube'owe akceptowalna. Wiem, że i w materiałach naukowych możecie trafić też niemałe błędy. Po prostu ciężko jest stwierdzić, dokąd dana armia danego dnia doszła, więc to są, czasem są przybliżone, ja o tym mówię. Okej, to tyle o mapach. Kolejna kwestia to podzielenie całej serii. Seria będzie podzielona na... Bo jeszcze nie zmontowałem, w sensie mam już podzielone kawałki, z grubsza wiem, co się będzie działo, ale jeszcze nie ma montażu. Renderuję poszczególne części z samej twarzy, na przykład bez tła, inne oddzielnie są zrobione, no to zależy, jak tam sobie rozplanowałem. Będzie podzielona na odcinki od 10 do 20 minut, wydaje mi się maksymalnie. Treści jest około 3 godzin, podejrzewam, że wyjdzie, może nawet 3,5, jak jeszcze dodamy takie kwestie, jak taki wstęp. I... powiecie, no wyjdzie dużo, no wyjdzie dużo tych odcinków, ale ja nie będę w stanie montować dwugodzinnych czy godzinnych części. Dlaczego? Jak robiłem Ukrainę, to było prosto. Ja cały czas nawijam, rozkminiam, czasem jakaś mapka, czasem coś, ale zasadniczo rozkminiam. A tutaj jednak montaż jest skomplikowany, okej, rozumiem, że są poważne rzeczy, ale mam wiele fragmentów, które się będą nakładać, materiały archiwalne i tak dalej. I teraz zrobić poprawnie, na raz, 2,5 godziny, to ja musiałbym oglądać 10 razy ten dwugodzinny materiał. Po drugie, chcę robić mniejsze części, bo wtedy łatwiej mi znaleźć błędy, łatwiej mi od razu poprawić, bo obejrzeć 15 minut jest dużo łatwiej niż obejrzeć 2,5 godziny materiału. Następnie wyrenderować tą część, jeśli się coś źle zrobiło albo jakiś błąd mi się pojawia, ponawia i jestem w stanie go poprawić, to jestem w stanie wtedy każdy kolejny odcinek poprawić. A jak wam zrobię 2,5 godziny i walnę się w czymś, to całe 2,5 godziny jest walnięte nara. Okej, okay, jak mówię, jest błąd przed tym cieniem tutaj, teraz mówię, dalej siedzę, więc w tym momencie jest okej, okay, ale na odcinkach będzie go widać. No jest to rzecz, która wam nie uniemożliwia oglądania. No tym bardziej, że jestem w rogu, ważniejsze jest, co mówię, jak mówię, animacje, materiały archiwalne. To są rzeczy ważne.
to moja twarz tam jest drugorzędna, dlatego ja to odpuściłem i stwierdziłem, ok, macham na to ręką. Mam nadzieję, że w przyszłości już takich rzeczy nie będzie. Jak widzicie, już teraz biorę poprawkę i już jest lepiej nagrywane. A i oczywiście legendarna bluza, w której podróżuję, jeszcze się trzyma litery, jak odpowiednio podwraca się wydzielenka WD, więc trzymamy poziom. Wiecie, normalnie jest zasada, że jak jest YouTube, to musisz się za każdym razem inaczej ubierać, musisz prezentować się. Ja to mówiąc kolokwialnie pierdolę, u mnie liczy się content, to jak jeżdżę, to jest w ogóle paranoja, logistyka to jest też żart, więc macham na to ręką, ważne jest, aby to się jakoś składało, żeby był dobry dźwięk, mikrofon cały czas jest, puk puk i lecimy. Wojny trapiące były Republiki Jugosławii w latach 90. kosztowały życie około 140 tysięcy ludzi. Dlaczego do nich doszło? Zapraszam do oglądania odcinków poświęconych tragicznemu rozpadowi Unii Południowych Słowian.